Słuchajcie, są ludzie, którzy w Cancel Carry noszą 9 mm. Andrzej, jaki ty nosisz? 9 mm? Nie wiem. O, dziewiątka. Zima nosi 45. Cancel Carry. Żeby nie było. Nie będę celował do Andrzeja, żeby nie było. 45, rasa porządna. Uczenia i tak dalej. Teraz tak. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy, Damian, chodź tu, Damian Andrzej. Jesteśmy... Tak jest, Tech Robotics. Tech Robotics i dogadujemy tutaj... Naszym przystojnym kawalerem. Patrzymy, sprawdzamy, czy ten koleżka nadmiar ruchliwy, tak jak widzicie, przyda się do naszych treningów, no i na pewno ty celujesz? Obraz przekrzywiłeś, kurwa, weź tą kamerę wypoziomuj. Chyba jest prosto. Ty, a może postaw kamerę, albo Piotrkowi tak, daj kamerę. Przyda się. O, a ty tutaj staniesz tutaj. Chodź z tym swoim kapiszonowcem 9 mm. Też go pograłem. Słuchajcie, no i tak patrzymy i oceniamy to, czy tego typu urządzenie nam do naszego treningu się przyda, no i jesteśmy pozytywnie nastawieni, zdecydowanie tak. Oczywiście trzeba pamiętać, że nigdy to coś nie zastąpi kontaktu z prawdziwym człowiekiem. Oddaj. Z prawdziwym człowiekiem, ale tego można też jakoś walnąć. Na pewnym etapie, szczególnie na tym etapie, kiedy ludzie mają problem z uderzeniem jeden drugiego, zamaskowaniem uderzenia jeden drugiego, chociażby tak delikatnie, można przełamać pierwsze lody, jeśli chodzi. I teraz też przełamiemy pierwsze lody, bo nie było próby wcześniej, także będą potknięcia, ktoś się na pewno wywróci, komuś coś się stanie, będzie zabawnie, bo lecimy na żywo, pierwsze podejście w kontakcie z tym sprzętem, to właśnie będziecie oglądać. Pokażemy, zobaczycie jak to wygląda. Można, oczywiście są pewne ograniczenia, o których dzisiaj nie powiemy, ale powiemy z racji tego, że po to tu jesteśmy, żeby dogadać na właśnie występ tego pana lub tego drugiego jego kolegi na naszych najbliższych treningach, które będziemy przeprowadzać w ostatnim tygodniu, to jest 30 chyba jest FSO. Na FSO. 23, 24, Strzelnica, Rudnica. Na Rudnicy jesteśmy. To będą szkolenia typowo dobry, zły, brzydki, ulica, czyli działanie na ulicy. No i co jeszcze? Co, lecimy, działamy. Co, lecimy. Słuchajcie, no jeszcze takie ćwiczonko zrobimy, to nie ma co tutaj gadać. Bierze, czy nagraj, żeby Piotr mógł. To jaki scenariusz powiedz, jaki pomysł? Scenariusz jest taki, jaki Piotr napisze, nie? Piotr, nie wiemy, przestępca nigdy nie wie. Tak jak nasze treningi, jest jedna wielka niewiadoma. Ten gość będzie biegł na mnie, zakładamy, że ze mną... No nie jest zły, nie jest może zły, Piotra nie. Początek potrafi, pokaże co ten koleś potrafi zrobić, tak? Nie jest zły, potrafi tańczyć. Trzeba uważać. Chcę wam pokazać jedną rzecz, zobaczcie. Dostał nożem, czyli umie się bronić. Może widzicie, można, jest natarczywy. No, dwóch. Pewnie sami widzicie, że jak biegnie, to tak jak w tych ćwiczeniach w nas się biegnie, ciężko jest, zobaczcie, ja sobie fajnie mogę, ale elegancko można sobie fajnie trzymać dystans i w tym czasie Dzima co sobie robi, przygotowuje sobie broń. A być może nie będę musiał tej broni użyć, tu przygotowuję, gdzie, po której stronie jestem. No. Przygotowuję sobie broń, może nie będę musiał jej użyć. Cofnij się. O, i sytuacja została rozwiązana, albo i nie ma, nie wiem co mi teraz... Uważaj. O, i znów jest spokój, ale mu coś przyśniło się i zaczynamy atakować za uszy. Dobra, zaczynamy atakować.
Odejdź, nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się, stój. 45, co szybciej widać ją? No dobrze. Akumulator w tym. Oj, akumulator zdech. Musimy zamienić szybko na bazę. Wyskaczyć się. Słuchajcie, akumulator nam zdech, sami widzicie. O, 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 ty, gdzie, gdzie? Stój, muszę magazynek podjąć. Wypierdzielać. Zobaczcie, widzicie, nie ma czasu. Zobaczcie, fajna sytuacja wyniknęła, bo nieraz bywa, że magazynek się w nerce, nosząc w nerce, naciskamy przyciskaczkę i możemy wyciągnąć broń bez magazynka. Na nocnej straży jednemu wypadł magazynek, nawet nie jednemu, na górze, a broń wypadła ze 3 razy. I słuchajcie, jest problem. Ja w momencie mam magazynek i mogę go teoretycznie włożyć. Manekin atakuje, dawaj, atakuj. Ja co muszę zrobić pierwsze? Gdzie? Jeśli on by dalej był na tak krzywa, a zobaczcie, manekin nie ma rąk. Jakby miał ręce, to co on by robił w tym momencie? Tłukłby po łbie. Mam magazynek, który mi chęci może przetrzymać. No i co? I dupa. Noga. Dlatego to co robimy, strzelanie jest fajne. Strzelanie do karty papieru jest fajne, ale trzeba ćwiczyć właśnie raz, że pewnie w uczelniach, których nie da się zastąpić manekinami, z żywym człowiekiem trzeba ćwiczyć. A na pewno niektóre fajne ćwiczenia można z tymi dwoma koleżkami zrobić, tak jak widzicie, i przećwiczyć. I fajne ćwiczenie wyniknęło, na przykład z tym wypiekiem magazynie. Pilnujecie. Zostaw mojego Andrzeja. Nóż, nóż! Andrzej, lej! Nie rusz! Lej go! No tak też bywa, no człowiek się nieraz też przewraca, nie? Ustała! Reanimacja. Usta, usta, panie Andrzeju. Odejdź do rybu, odejdź z tobą. Nie idź na niego, uciekaj. Co tam? A, tak żeby tego nie... Nie ma broni. Nie ma broni, to puść go. No dobra. Ty nikt nie przewracał, a ten przewraca. Ty. No. To jest aluminiowa wersja. No, dlatego się przewraca. Rozmawiamy z pacjentem. Jak już wygrać, nagle próbuje coś. Nagle próbuje coś zrobić, napiera na mnie, zastawiam się oczywiście tutaj. Tak, żeby tego nie było. Zastawiam się oczywiście, jeśli zaczyna mnie tłuc, to oczywiście opanowuję sobie tutaj jego rękę, ściągam. W tym momencie mogę przejść do tyłu, jeśli sytuacja jest zagrażająca, to mogę wykorzystać inne narzędzie, które mam. Celujemy najpierw. Mamy miejsce ataku, czyli tam, gdzie są duże grupy mięśniowe, żeby nie narobić sobie zbędnego problemu, czyli raczej nie, pierwszym celem nie będą kolana i głowa, jak pokazują eksperci samoobrony. Udrogi strzał powinno wystarczyć i tutaj sytuacja będzie rozbrojona. Jeśli macie broń, tylko i wyłącznie broń ze sobą, to tam po dobyciu... Tylko 45. Nie ma się co zgadzać. Nie używać kapiszonu. Oczywiście, jeśli magazynek się wypiął tak samo, można tego kawału stali użyć. Dosłownie. Załadować mu gdzieś biodra, to jest bardzo dobry cel, z góry na dół. To na pewno go zapłoni, na pewno go przygasi i później można sobie, znaczy można sobie kupić czas, żeby później sobie tą... Usunąć dysfunkcję. Usunąć dysfunkcję, czy ten magazynek załadować do 50, jeśli będzie taka konieczność, żeby coś zrobić. Natomiast tylko 50. Zostaw mnie, nie podpoczytaj, atakuję, nie przyjmiemy sobie na moment, że ja jestem tym słabszym, on jest większy, silniejszy, jestem tym słabszym, nie mogę się uwolnić, bije mnie, dostaję, zakrywam się głowę, tylko że
wykorzystuje co? Do obrony nóż, tak? Natomiast, żeby nie mieć później problemów, wprowadzić umowę koleżankę, żebyśmy się mogli ponadpierdzielać, to oczywiście nie idę od razu do gardła z gościem. A dlaczego? Zdjęcie w rękę, on na pewno na to zareaguje, bo podejdę w porze dystans, nie muszę się, nie podchodź do mnie, nie podchodź. Jeszcze raz. Nie podchodź, zostaw mnie, ręka, tak? Jeśli dalej nie daje spokoju, a ja jestem ten mniejszy, słabszy, może jestem kobietą, to oczywiście może trzeba będzie zadziałać inaczej, tak? Szczegóły tego, co ja w tym, to oczywiście na tych naszych szkoleniach, co kiedy, jak reagować. Natomiast mi się bardzo podoba, jest ta nieprzewidywalność. Tutaj widzieliście często, że... I spocił się za dyszkę do... Zaraz odskakiwał do takie rzeczy też się dzieją. Mi wypiął magazynek, a sam za dyszkę. Ktoś podbiega i odskakuje. Takie rzeczy też się dzieją, fajnie jest z tym przetrenować, najważniejsze jest oczywiście operator. Tu jest najważniejszy operator. Nie wiedzieliśmy, co będzie robił, tak? Nic tu było, nie było umówione. Także za każdym razem była to dla nas niespodzianka, czy on podchodzi. Było dźgnięcie, raz się zatrzymałem, bo zaczął zwiększać dystans, chciałem uderzyć, ale zaczął zwiększać dystans, wycofałem rękę. No bo dostosowujemy swoje reakcje, także dla mnie bardzo fajny sprzęt. Mam nadzieję, że na szkoleniach zawitam. No i tak jak mówiliśmy... Mam nadzieję, że wy zawitacie na szkoleniach z tym, tak bo jak fajnie idzie. Będzie okazja razem pomęczyć. Pomęczyć tych delikwentów. Wpadajcie na stronę Facebooka, na stronę internetową, Instagramie. Pod nagraniem. Patrzcie, kiedy trening, kiedy szkolenie, mówię końcówka. Przedostatni weekend stycznia i ostatni weekend stycznia też. Tak. Odpowiednio w kolejności Rudnica i FSO. Zapraszamy. No i oczywiście jak będzie zainteresowanie, a liczymy, że będzie zainteresowanie, to w lutym mamy następne szkolenia, na które też zaprosimy panów, już niekoniecznie sztywniaków. Techrobotics, także na mianie Techrobotics. Wchodzicie tam, zerkacie sobie. O właśnie, tu jest idealne, tu jest lepsza koszulka. Także tam wchodzicie, patrzycie, oglądacie, no i wpadacie do nas na szkolenie, bo tam będziecie mogli się troszeczkę z takim gościem poprzepychać, poprzewracać, wypróbować jakby tutaj... I nawet z Damianem będziecie mogli się poprzepychać, który ma środek ciężkości blisko w piętach i ciężko go przewrócić. Bo jajka są ciężkie. I pamiętajcie, tylko cancel kary 45. O, jeszcze jedno, i można, bo nasz żywym partnerem tego nie zrobicie, nawet jak ma kask, to jest to takie ciężkie, ale tu fajnie można go z bańki ściągnąć. Można sobie pozwolić na odrobinę fantazji. Tak jest, petarda, zabawa, pierwsza klasa. Serdecznie zapraszamy. Trzymajcie się, na razie.